Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym materiale, oczywiście z Days Hej, Gone'a. jak tam leci? No, jak tam leci i tyle, nikt ci nie odpowiada, jeszcze się Deacon tego nie nauczyłeś? Wszyscy się pytają, ale tobie nikt nie odpowie. Jestem już w obozie Ady Tucker, powiem wam, jeżeli w ogóle was zastanawia trochę mój głos, może być nieco inny, ponieważ, nie wiem, mam jakąś chrypkę, więc się nie zdziwcie. Dojechałem tutaj, ponieważ mamy dostępne zlecenie i z chęcią je przyjmę. Nie zapomnijcie zostawić też łapki w górę, oczywiście. Słuchaj, musisz dla mnie kogoś znaleźć. Znaleźć kogoś? Okej, a co się stało? Niedługo po tym, jak przyjechałeś z tą dziewczyną, Lisą, Larsen przywiózł kolejną, Rose Allen. Mała, słaba dziewczynka, ale mogła z nami pracować przy kopaniu rowów nawadniających. No i o co chodzi? Zniknęła. Pojechała po zapasy z Alkajem i ekipą do opuszczonego obozu dla uchodźców Niro. Wiesz, którego. Wydaje mi się, że już tam kiedyś byłeś. No, nie, ale wiem, który to. Znajdź ją, Dick. Proszę. W okolicy widziano grupy włóczęgów i squatterów. Jeśli oni dorwą ją pierwsi... Ja jasne łapię. Dobra, zobacz, co da się zrobić. Okej, wszyscy muszą pracować. Zbadaj obszar na północ od Hot Springs. Dobra, nie tak daleko, tak właściwie, nie tak daleko, ponieważ to jest ten obóz, a jakżeby inaczej. Jakżeby inaczej, dzisiaj miałem zamiar zająć się zupełnie czymś innym. Miałem zamiar dojechać tutaj do tego obozu, znaczy o, tutaj, tu obóz, zobaczcie, tutaj to nawet mógłbym użyć szybkiej podróży. Ale skoro tutaj takie rzeczy się dzieją, no to nie, no to myślę, słuchajcie, że może lepiej się tym rzeczywiście zainteresujmy. Spróbujmy pomóc im. Czemu nie? Tylko się rozglądam. Tak jest, ja to zawsze tylko się rozglądam, tylko sobie sprawdzam. Jedziemy, zmiana planów. Skoro takie zlecenie dostaliśmy i to znowu poczekaj. W tej okolicy, to czemu nie? Ej, a może lepiej, mam lepszy trochę pomysł, nie, wiecie co? Dobra, mam genialny wręcz pomysł. Jezu, ja nie chcę znowu tutaj, wiecie, robić wszystkiego po ciemku. No może prześpimy się, tak żeby był dzionek. Ale serio, aż tak daleko mam możliwość, wiecie, tutaj pójść spać? To jest tak daleko? No jak widać, no tak, no bo tutaj są te takie obozy. Okej, w ogóle jest tutaj coś do podniesienia? Nie, ale spać można jak najbardziej. Dobra, połóżmy się. No dokładnie, tylko na chwilkę, ale niech się zrobi piękny dzionek i może mniej świrusów na drogach, to będzie od razu przyjemniej. No, wiem, że teoretycznie ktoś może powiedzieć, ej, ale masz zlecenie, oni teraz mogą potrzebować pomocy, a czekasz do rana? No dobrze, że to jest gra i można tak to wszystko rozplanować. Dokładnie, w drogę. Dobra, wynosimy się stąd, w ogóle dalej mam tą maczetę, kurczę, fajnie to byłoby w ogóle jakoś mega sobie ulepszyć kiedyś tą broń białą, żeby mieć takie naprawdę, no coś porządnego, tylko tyle powiem. O tym marzę, o tym śnieję, o dobrej broni. Dobra, lecisz. Nie zatrzymuj się. Trofea mówię, zostawmy sobie też do innego obozu, żeby tam oddać. Po co oddawać wszystko tutaj? No i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie mnie jeku te ciała. To naprawdę palą się cały, ale to dosłownie cały czas. No dobra. Nic nie zrobisz. Tak właściwie czekajcie, nie no, tu na pewno jest jakiś dostęp do tych teren badań Niro. A bo to jest w ogóle teren badań, a to nie jest, wiecie, nie jest placówka. No kto wie, może i tak można to przeszukać. O, już mnie coś tam zaczęło gonić chyba. Oby się zatrzymało, bo nie chce mi się, wiecie, uciekać. Oho, miało być spokojniej, miała być cisza, spokój. W ogóle miło i przyjemnie. A już to widzę. Już to widzę. 200 metrów. Oni gdzieś tam są, gdzieś tam potrzebują naszej pomocy. O, a gdzie są przeklęte świrusy? Nie, no nie ma, mówiłem, za dnia lepiej się podróżuje. W ogóle na mapie mamy tyle, wiecie, jakichś tam znaczników, które można tutaj podnieść. Deacon St. John, do salony Hot Springs. Tucker, jesteś tam? Tak, jestem. Hej, jestem w miejscu, gdzie ostatnio widziano tę dziewczynę. Chodzi na to, że zaatakował ich rój. Jeśli tu była, raczej marne szanse, że wciąż żyje. Jeśli żyje, to ją znajdziesz. Bez olbrzymi. Okej. Jeśli żyje, to ją znajdę. No, spróbuję. Jasne, cholera, zabij ich. Dobra, przeładowuj. No musisz. Dobra, załatwione. Jeszcze jeden. Ej, no nie. To mi się nie podoba. Ej, no ilu ich jest do cholery?
Nie no, to już mi się kompletnie nie podoba, no sorry. Dobra, załatwiony, no oczywiście, że nie. Dobra, przeładowuj, przeładowuj. Mam nadzieję, że to ostatni, mam nadzieję, że zwabiłem wszystkich z obozu. Teraz tu już będę miał tylko ciszę i spokój. Dobra, załatwiony, załatwiony. Jejku, normalnie zrobiłem im małą rzeź. Jeszcze mi, kurczę, tak, trofeum, jeszcze mi chyba walnęli, albo sam sobie strzeliłem w motocykl. Nie no, liczmy, że to jednak on mi po prostu go tylko przepchnął. Dobra, muszę tutaj przeprowadzić takie małe śledztwo. Już tu ostatnio, wiecie, paliliśmy, tu się działo. Tu się dużo działo. No, gdzie ja was znowu słyszę? Przeklęte dranie. Dobra, pozbierajmy co tylko możemy. To można przeszukać. Znaczy, powinnaś to być, prawda? Powinna, ale zanim jej będziemy szukać, widzę, że oczywiście jeszcze jeden musiał nam tutaj podlecieć. Pięknie. No co się z nią stało? Dobre pytanie. Tu możemy wejść? Tak, no tak, my tutaj mamy... Tak, to osad. Osad z gniazd, fajna sprawa. Zbieramy. Ale oprócz tego to raczej nic wyjątkowo cennego. Dobra, tropimy. Zmysł tropiciela. Dobra, widzimy ślady. Widzimy ślady, którymi ona mniej więcej przechodziła. Dużo krwi, ohoho. Nie za ciekawie. Rój chyba rozerwał ich na strzępy. Biedni dranie. Ojejku. Serio? Rozerwani? Aj, straszna śmierć. Dobra, czemuś jeszcze tutaj mogę się przyjrzeć chyba. Poszedłem już dalej, a tutaj jeszcze jest... Tak, tu jest jakiś ślad jeszcze pozostały. Ojejku. Ta noga. Nie, mogę coś tutaj jeszcze przyjrzeć się? Nie, tu chyba już nie mamy się czemu przyglądać. No dobra, no to powinienem iść za śladami, ale ślady prowadzą tutaj. Następnie tutaj, no dobra, może muszę tutaj bardzo dokładnie zeksplorować te okolice. Choć na razie nic tak oczywistego to ja tutaj nie widzę. No właśnie, gdzie ja tutaj coś znajdę tak właściwie? Tam coś jest jakby. Może po drugiej stronie? Dobra, spróbuj się wspiąć za to, może ktoś tu się ukrył. Czy coś? Nie, chyba nie. No dużo krwi, wszędzie dużo krwi. Mogę wejść na drabinę, tylko zastanawiam się, czy... Ej, no co tutaj jest takiego do odkrycia? Tak jakby wyświetla mi się, że coś tu się znajduje. Ale ciągle nie wiem co. Ej, no to tak jakbym coś pominął. Tak jakby gra mi chciała powiedzieć, ej, pominąłeś coś takiego mega oczywistego. Tutaj w ogóle oprócz tego jest coś jeszcze, no nie za bardzo. Czasami się świeci tutaj coś na czerwono, że jakoby coś by tutaj jeszcze miało być do znalezienia. O, złom na przykład. No więcej złomu, ale nie mam tego co chciałem tak właściwie. To jest, dobra, to jest rojak zabity. Kurczę, no co ja tutaj pominąłem? Są ślady przecież, idę za śladami. Uratuj Rose, ale to gdzie ona jest? Ja może ona jest na górze? Może próbowała się dostać? Dobra, słuchajcie, to jeżeli już gdzieś ma być, to zgaduję, że skoro tutaj się ślady urwały, to pewnie gdzieś tutaj, chociaż gra mi instynkt o mnie sama nie mówi. O, dobra, słyszę ją. Chyba dobrze idę. No tutaj to raczej żaden z tych zombiaków by się dostać nie mógł. To byłoby takie najbezpieczniejsze wejście, takie Rose? Najbardziej logiczne. Rose Allen, zgadza się? Nie! Hej, nic ci nie zrobię, okej? Okay? Nie jestem jednym z tych dupków. Nie! Cholera, chcę ci pomóc, przysyła mnie Tucker. Zaraz, przecież mówię, że jestem tu, żeby ci pomóc. Nie! Jesteś od niej, z obozu pracy. Nie, jestem od Tucker. Bo ja robię dla niej kursy, no. Głodzili mnie. Nie chciałam słuchać rozkazów, więc nie dawali mi jeść. W końcu to obóz pracy, znaczy trzeba tam pracować. Nie wrócę tam. Nie jestem żadnym niewolnikiem. Wolę już tutaj umrzeć. Dobra, cholera, jasna. No idź. No dobra, ale kto ją tu przywiązał? No, zobaczcie, nie wszyscy są zadowoleni z tego obozu pracy. Zaufanie. Fajnie, wzrasta coraz bardziej. I ostra jazda. Cel Buzeria, ruszamy na północ. No tu jeszcze trochę sporo rzeczy. Specjalne malowanie. Znowu malowanie odblokowaliśmy. Malowanie obóz Hot Springs. Okej. Okay. No dobra, mamy to z głowy. Wystarczyło tutaj się dostać. No dobra, tyle. No ale tak zastanawiam się.
Przecież tu miał być jeszcze ten Alkaj cały, wzrost zaufania. O, poziom drugi, no w końcu, no bo ile można czekać? Ile można czekać? Przecież jak ją uwolniłem i jej nie zaprowadzę do obozu, to zaufanie czysto teoretycznie powinno spaść, co nie? Okej. Teraz zastanawiam się jeszcze, no my jesteśmy tutaj blisko tego pomnika Sary, mówię, ja mam jakieś mega problemy z dostaniem się tam. Żeby się tam dostać, no nie wiem, może to jeszcze nie to miejsce, kurczę, albo jeszcze nie teraz powinienem się tam udać. No nie wiem, czy chce mi się jeszcze raz to eksplorować. Teoretycznie jesteśmy blisko, nie no, jesteśmy bardzo blisko, no nie oszukujmy się. Ja wiem, że ostatnio tam przejście nie mogłem znaleźć, ale odwiedź pomnik umiejętniający. No tak, no to kurczę, to tak jakbyśmy mieli tam dodatkową misję. Musimy znaleźć tam jakieś przejście. Ja jestem, no po prostu jestem ślepy i czasami nie wszystko widzę i wiecie, tak to działa. Dobra, podnoś ten motocykl. Czemu nie? Na razie wykonujemy mnóstwo zleceń, tak właściwie wiecie, dla tego obozu. Ciekawe w ogóle, czy też dostaniemy jeszcze jakieś kredyty, jak tam wrócimy. A pamiętam, jak tutaj ta horda była. Jej, te hordy są przerażające. Ale właściwie to kto ją przywiozał? Czy Alkaj żyje? Co jest grane? Co jest grane tak właściwie? Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj jest ktoś... Ej, przed chwilą wyświetlał się tutaj X. Czy to jest ten X? Wydawało mi się, że to jeszcze jeden. A nie, dobra, podnosimy uszy. Okej. Czasami nawet nie zwracam uwagi na to, ale uszy się podnoszą, ale to dobrze. Im więcej, tym lepiej. Jest, jak widać, często przebywamy teraz w tej okolicy. W okolicy tego byłego obozu Niro. No, ale tutaj stała się taka katastrofa, że lepiej teoretycznie nie wracać wspomnieniami do tego. Dobra, gdzie wy jesteście? W ogóle ulepszymy sobie tę maczetę znowu na 100%, bo ta maczeta strasznie szybko się psuje. O, ej, chodź tutaj! Raz, dwa i po tobie! Mało. Myślałem, że trzy. Myślałem, że będą potrzebne trzy. Dobra, jest paliwo przynajmniej. Dobra, czuję, że teraz znajdę coś więcej, albo po prostu znajdę jakieś wciąż fajne surowce. Czekajcie. Ja tutaj właziłem w tych miejscach, może też warto to sprawdzić. O, na przykład... Ale nie, to jest skrzynka, w której absolutnie nic nie ma. Ja uważam, że w każdym obozie można znaleźć fajne rzeczy, chociaż najlepiej to bić te obozy, tak jak mi tłumaczyliście też w komentarzach, jak są te obozy, w których jest tylu przeciwników, to wiecie, ci przestępcy są tam, no to wtedy warto też to ogarniać, bo mnóstwo fajnych przepisów można dostać na jakieś ciekawe ulepszenia. Dobra, weź mi potwórz, jak zwykle te mołotowy, no jeden, no na grubo potworzyłem, nie ma co, na grubo. Ej, no co to jest tak czasami? A, bo to mi pokazuje to, ja mógłbym chyba ich, wiecie, ściągnąć z drzewa, o to pewnie chodzi. Nie no, wiem, że tu się dostać nie można. Nieprawdaż, tu przepychać tego się nie da. Zgaduję, że to auto można przepchnąć, ale to nie od tej strony, tak, musiałbym się... Właśnie żałuję, że teraz nie otworzyłem sobie z tamtej strony przejścia, bo ja tam byłem. Jakbym otworzył to przejście wtedy... Ej, ciekawe, a może coś zbagowałem? Jejku, ale butelek po piwie, normalnie jestem jak Menel. Zbieram po ulicach butelki po piwku. Okej. Życie jak w Madrycie. Dobra, no ostatni raz już tu jestem. Jak ja tutaj teraz nie znajdę niczego, to powiem wam, że no to jestem mistrzem eksplorowania absolutnym. Ale mam wrażenie, że ja pominąłem tutaj coś takiego naprawdę głupiego i oczywistego. Jakieś tam przejście proste i banalne. Pokażcie mi mapę. Przecież to nie jest koniec obozu. Tutaj powinna być możliwość jakaś sprawdzenia wszystkiego. Dostania się, o właśnie, z tamtej drugiej strony. Nie no, tutaj to mogę przejść jeszcze. Dobra, tu mogę przejść na pewno. Tutaj mamy to. Są kolejne jakieś... aha, to jest kanister akurat, dobra. Jego nie chcemy. Tu chyba broń jakaś była, czy to nie to miejsce może? O. Dobra, zbieramy. No i ludzie chyba znalazłem. Jezu, ale ja byłem ślepy. Ja chyba tego przejścia nie widziałem wtedy. Nie no, naprawdę, byłem ślepy, jak ja tutaj nie przeszedłem. No tak, to tutaj miałem iść. Oczywiście, że tutaj. Brawo, geniuszu. Znalazłeś w końcu przejście. Gratulacje, brawo ja. Mnóstwo rozwalonych helikopterów, jak widać. A co to jest? Jest broń, ale nie wiem, czy tą chcę. Wiecie co, zanim to w ogóle cokolwiek zrobimy, ja już jestem tak inteligentny, że przepchnę sobie to auto. Teraz to będę miał znacznie prostszą drogę tutaj. To już będzie banalna droga, kiedy... No, będzie od razu szybciej. No, czy ja też tego za pierwszym razem nie zrobiłem. Ja to jakoś specjalnie się cofałem przez tą całość terenów, a to było takie proste. Dobra. Podejdźmy ponownie do pomnika Sary. No, cześć. To znowu ja. Boozer mówi, że nie powinienem tu przychodzić. Ciągle pyta, po co mi to i może ma rację. Sam już nie wiem.
Niedawno nieźle oberwał. Mieliśmy spotkanie z wieczystymi. Mocno przepalili mu rękę. Kiepsko to wygląda. Włamałem się do jednego z tych, jakim tam, tej, no, mobilnej jednostki medycznej. I znalazłem dla niego sterylne bandaże. No i mam nadzieję, że to wystarczy. Ale Boozer, no wiesz, zawsze mówi, że nic mu nie jest, ale nie wydaje mi się. Wygląda to paskudnie. Tylko widzisz, to moja wina. Ryzykowałem jego życiem dla części do motocykla, jebanego motoru. A i tak nie miało to znaczenia. Copeland ostatecznie rozebrał go na części. Rok nad nim siedziałem. Fajny był. Nie tak jak ten, na którym uczyłem cię jeździć, ale dawał radę. Pamiętasz ten bug, który dla mnie pomalowałaś? Tylko to mi zostało po tym naszym postrachu szos. A teraz też przepadło. Jak tylko poskładam go do kupy, znaczy motocykl, a Boozer wydobrzeje, pojedziemy na północ. Zaczniemy od nowa. No wiesz, stąd mamy mnóstwo wspomnień. Za dużo. Tak czy inaczej, chciałem tylko powiedzieć, że możemy się już nie zobaczyć. Wiesz. Wow, okej, to było mocne. Poradzić sobie z przeszłością. Zgaduję, że to dość ciężka sprawa. Ej, wytyfy! Co jest grane? Ej, kto to jest? Ej, nie wiem, co tu się właśnie odwaliło, moi drodzy. Kim jest ten koleś? Dobra, nie wiem. Nie wiem, niech mi to ktoś wyjaśni, jeżeli jest w stanie. Co on tutaj robi? Bo ja niestety nie wiem, co tu się odwaliło właśnie. Co tu, gościu, robisz? Co to ma być w ogóle? Paliwo. No paliwo, paliwo, fajnie. Potrzebuję go chociaż trochę? No to trochę tak. Dobra, spróbujemy użyć szybkiej podróży. Tak właściwie, co zrobić tutaj mieliśmy, to już porobiłem. Dobra, wsiądź na motocykl i zobaczymy, czy jestem w stanie wybrać szybką podróż tak daleko, bo tutaj, ej, jestem w stanie do obozu Copelanda. No mówię, tutaj tak właściwie mamy wszystko zrobione. Na razie w Hot Springs nie ma tutaj jakichś dodatkowych spraw do załatwienia. W takim razie rzeczywiście przejdźmy sobie trochę na te tereny. Dawno tutaj już tak nie chodziliśmy. Tu jeszcze mamy oczywiście zadanie fabularne, żeby wytropić O'Briana. No ale w pierwszej kolejności myślę, że przybliżmy się po prostu do tych miejsc. Chodźmy do obozu Copeland, porozmawiajmy sobie właśnie z tamtejszym przywódcą, który może być do mnie ten Copeland dość średnio nastawiony, tak przynajmniej mi się wydaje. Wiecie, jak załatwiliśmy Leona, to nie daliśmy mu tych leków, daliśmy je Tucker, a teraz to zastanawiam się, czy dobrze w ogóle podjąłem dobrą decyzję. Widzicie, mała dziewczynka po prostu chciała uciec, wolała zginąć niż dołączyć ponownie do tego obozu, znowu musieć pracować o każdą miskę żarcia. No, rzeczywiście, trochę traktowanie po takiego, wiecie, no jak niewolnicy, no co tu dużo mówić. Tak to niestety wygląda. O, patrzcie, akurat tak dosłownie miałem tyle tej szybkiej podróży. O, że kończy mi się paliwo. Deacon St. John do A.D. Tucker. Dick, znalazłeś ją? Tak. Tak, Tucker, znalazłem i jest już w drodze powrotnej. Zaraz. Puściłeś ją? Samą? No, zabrała jedną z maszyn squatterów i powiedziała, że sama znajdzie drogę. Nie chciała mojej pomocy. A, kurwa mać! Trzeba ją było przyprowadzić! Bo co, Tucker? Bo co? Coś jest nie tak? Czy jest jakiś powód, dla którego mogłaby nie chcieć wracać? Nie, oczywiście, że nie, tylko taki dzieciak jak Rose. Jak mam niby naprawić ten... Przecież ona nie ma bladego pojęcia, co może ją tam czekać. To na pewno tu pasuje? Sam nie wiem, Tucker. Może jednak ma, bez odbioru. No właśnie, ale kłamie jak najęta. Dobra, podejdźmy do tutejszego mechanika. Cześć, Mary. O, i u niego można trochę tu pozmieniać. Dobrze, przede wszystkim zatankujmy jednak. Zawsze potrzeba. Dobra, co my tu mamy? Wydajność. Ej, no w końcu może sobie coś poulepszam, super. Aha, znaczy tak nie do końca, bo nie mam chyba nowego poziomu zaufania. Zwiększa liczbę uszkodzeń, jakie może znieść twój motocykl. Okej, okay, no to są niektóre rzeczy na poziom zaufania 3, to w to na razie nie pójdziemy. No dobra, no to co mogę tak właściwie, wiecie, to co możemy pozmieniać, to sobie trochę pozmieniajmy. Pierwszy zakup, proszę bardzo.
O, nitro. A, no nitro też dupa. Co ja mogę tutaj jeszcze? Zwiększa przyczepność. No dobra. To ci trochę posłuży. No raczej, mam taką nadzieję. O, bak, o kurczę, zwiększa maksymalną pojemność baku. No dobra, może nie jakoś masakrycznie dużo, ale dobra, zwiększa. Dobry wybór, kolego, dobry rzeczywiście wybór. Zwiększa, rzeczywiście, sakwy, tego nie wezmę, tego... To mogę wziąć. Zmniejsza hałas wytwarzany przez twój motocykl, utrudniając wrogom jego wykrycie. O tak. Biorę to oczywiście. Ej, już pieniędzy nie mam. Jasna cholera, ale się wydałem z pieniążków. A tutaj jeszcze mamy jakieś rzeczy związane z wyglądem. Nie no, myślę, że warto bardziej było na początku zainwestować jednak... wiecie co? Aha, dobra, tutaj mogę sobie zmieniać to, ale to jest... No drogie to nie jest. Dobra, nie, na razie nie będziemy patrzeć na wygląd. Wiecie? No nie przesadzajmy. Co my tu mamy u pana handlarza? Mogę w czymś pomóc? Czy możesz w czymś pomóc? Uzupełniłbym amunicję. To wszystko? Dobra, ale zaczyna mi brakować kredytów. No dobra, w takim razie zdobądźmy troszeczkę. Jak leci, no właśnie muszę sprzedać trochę. Słyszysz, co się dzieje? Co się dzieje? Czarne śmigłowce! Federalni ciągle latają! Możesz w to uwierzyć? Czekaj, co? O czym tu opowiadasz? Nie. Coop ciągle gada, że to dowodzi wszystkiego, o czym mówił od początku. Że to federalni za tym wszystkim stoją. Rozumiesz, o czym mówię? Pełna konspira. Myślisz, że ma rację? Copeland? Ma rację? On? Nie, posłuchaj mnie. Jeśli zobaczysz czarny helikopter Niro, to daj mi znać, dobra? Jasne, Dick. Jak sobie chcesz. No, lepiej daj znać, a nie. No, do zobaczenia. Tu mogę... Ej, mogę sprzedać tego niedźwiedzia, ale czy to jest aż tak dużo warte? Dobra, posprzedajemy, co tak właściwie mamy. No mówię, zdobędźmy po pierwsze zaufanie, po drugie troszeczkę zaróbmy. Potrzebujemy tych kredytów. No i dobra, Mark Copeland. Drogi Marku, co ty masz mi tutaj do powiedzenia? A nie, zaraz, tak jakby... Czemu mi pokazuje... A, bo zdanie u niego jest trochę dalej. Ale on nie ma dostępnych zleceń. Dobra, tutaj stoi, ale jak chcemy coś więcej, to musimy iść gdzie indziej. Dobra, rozumiem, okej. Ile ja mam baku teraz? 84%, właśnie, bo ja zwiększyłem teraz tą pojemność baku. No ale dobra, nie będę kupował. A nuż znajdę coś sobie. No, otwieraj. Jedziemy stąd. No, poczekam. Ej, zaraz, nie, to tak jakby mi pokazywało, że mogę się tam dostać... A nie, ja nie wiedziałem, że mogę przejechać przez obóz. No to nie, jak mogę, no to przejedziemy przez ten obóz. No, weź tym jakoś nawróć. Motocykl w końcu chociaż troszeczkę ulepszony. Ale myślę, że... Częściej tu bywam, no właśnie... A nie, bo to jest po prostu druga brama od tej strony, okej. Spoko. Mówię wam, dobrze, że w końcu w to zainwestowałem. A, nitro jeszcze nie mam, no tak, na nitro mnie stać jeszcze nie było. Tutaj mamy jakiś krajobraz. Co tu się dzieje? Co to za cud natury, że tak powiem? To drzewko? Nie, jak się podjedzie bliżej, to nagle wszystko okazuje się trochę dalej. Tu mamy tabliczkę. Bitwa na Mglistym Jeziorze. Znaczniki historyczne. No dobra. Zawsze jakiś tam znaczniczek odkryty. No i zobaczymy, bo to jest zadanie związane z polowaniem z Takerem. No. Znaczy z Takerem. Jakim Takerem? Copelandem. Dobra, tak, Taker to babka i zresztą, bo nie wiem, czy ona w ogóle poluje. O nie, w ogóle robi się noc, masakra. Powolutku, ale jednak. Dobra, jedźmy tam, pomijajmy. Teraz powinienem wydawać mniej odgłosów, może nie będą mnie tak łatwo lokalizować. Pewnie nie będę mógł rozpocząć zadania, a nie, mogę jednak. No, możliwe, że nawet nocy tak czy siak nie będzie, może nastanie znowu nowy świt. I bardzo dobrze, albo i noc. Nie, no na pewno ranek musi być. Gdzie tam takie tropienie w nocy jeszcze? Jak tutaj tyle zombiaków? Nigdy w życiu. Czyli chcesz się nauczyć polować, co nie? Wiem, jak strzelać z gnata. To karabin, a nie gnat. Służyłem w 10. górskiej koop, więc oszczędź mi tego wojskowego pierdolenia. Zabicie jelenia to nie to samo, co zabicie człowieka. Albo świrusa. Najlepiej poluje się tropiąc. Trzeba się skupić. Słuchać, co mówi ci natura. Jak się przyjrzysz, to zobaczysz znaki. No i mamy te znaki. Wiemy, gdzie przemieszczał się nasz drogi jelonek. Dobra. Ślady
Ślady są, bardzo dobrze. No zobaczymy, czy coś wytropimy. Kompletnie idzie za nami. O, coś mamy. Widzisz tę kupę jeleniego gówna? Jest świeża. No, widzę. Prowadzą w tę stronę. Zgadza się, tak. Nie no, on nas uczy, a my się na wszystkim znamy przecież. Jejku, stary, czego ty chcesz mnie uczyć? Dobra, tutaj jakby ślady się urywały. Widzę go. Masz, użyj mojego karabinu. Skoro byłeś w 10. górskiej, to umiesz korzystać z optyki. Tak, Hope, umiem korzystać z optyki. Jasne, że umiem. Który to jest karabin? To jest ten, dobra, broń specjalna. Ale powiem wam, że jeżeli ja chcę strzelić jelenia, no trochę się orientuję na tym, jak się powinno polować. I na pewno strzelanie w dupę to nie jest dobry pomysł. Powinienem celować oczywiście... No nie, no żarty sobie robicie, powinienem celować na komorę, ale... Ale spokojnie. Ciężko będzie wycelować stąd. Wiem, co robić. Dobra, muszę, wiecie, komora, czyli w sensie serce. Musiałbym jakoś tutaj wycelować. O, dobra. Może się uda, może się uda, może się uda. Niezły strzał. Dupa, a nie dobry strzał. Tropienie zwierzyny. Odblokowano tropienie zwierzyny. Umiejętność pozwalającą podążać za rannym jeleniem. Szukaj śladów krwi. Możesz stuknąć R3, żeby uczyć survivalowego widzenia i przytrzymać kwadrat, żeby poszukać tropów. A tu chyba o to chodziło. Zwierzak uciekł. Nie, nie. Jest okej. Tak, o to chodziło tutaj. Zaraz się wykrwawi. Trzeba go tylko wytropić. Okej. Widzisz plamę krwi? Przyjrzyj się. Tak, widzę. Nie mogliśmy mieć możliwości zabić go za pierwszym razem. Dobra. O, jeszcze przy okazji co można coś pozbierać. Stracił dużo krwi. No strzał był dobry, więc no nie dziwię się raczej. Powinniśmy znaleźć truchło. O, jest, dobra, zlokalizowany. Przeprawić zwierzę St. John? No raczej. Wiesz, Kołb? Buzer i ja polowaliśmy już wcześniej. On kiedyś chodził na Wapiti ze swoim starym i... No, pokazał mi, jak oprawić jelenia. Jak tak na ciebie patrzę, to z całym szacunkiem dla Buzera. Musisz się wiele nauczyć. Marnujesz mnóstwo mięsa. Ale ogólnie nie jest źle. Jak na nowicjusza. Wielkie dzięki. No proszę, jakie miłe słowa. Wiele się nauczy, na pewno można zdać umiejętność, która zwiększa ilość tego mięsa i w ogóle to rzeczywiście się może przydać na przyszłość, ale na razie idę w takie bardziej bojowe zdolności i myślę, że wybór nie jest zły. Jednak chyba lepiej na razie walczyć o życie, aniżeli o upolowanie jelenia i zdobycie większej ilości mięsa. No dobra, a teraz oddaj mi broń. Proszę, dzięki. Jak mówiłem, Dick, w obozie nigdy za wiele dziczyzny. Ludzie wciąż dochodzą do siebie po tamtym ataku wieczystych. Dobra, Kołb, spoko, postaram się o tym pamiętać. To karabin, a nie gnat. Okej, okay. Obóz Kołblenda powolutku, bardzo powoli, ale wzrasta nam zaufaniem. Muszę utrzymać Buzera przy życiu, dokładnie. Nawiązywanie kontaktu, misja fabularna. Udaj się na miejsce. Ej, bo to jest już teraz tylko i wyłącznie mamy zadanie jedno, jak widzicie. Tylko zadanie związane z O'Brienem. Całą resztę tutaj zadanie wykonaliśmy. Aż dziwne, że nie mamy nawet zlecenia póki co. To mnie akurat zastanawia. Nie mamy zlecenia żadnego od Copelanda. Tak, Attacker nam dała już mnóstwo tych zleceń, a tutaj nie. Byłem z klasą. Dobra, przejedziemy się jeszcze, już miałem dzisiaj, tak zastanawiam się, czy jeszcze coś porobimy, ale nie, no nie będziemy się brać za kolejną misję. Zamiast tego, może udamy się... O, jak leci, dokładnie. Ej, stary, kończą się nam zapasy. Przyda się trochę więcej dziczyzny, jeśli nie wiem. O kurde, dobra. Chyba trochę minęło, od kiedy byliśmy na polowaniu. Może skombinuje nam jakieś mięso. Wiesz, a wyobraź sobie, że Cole dał mi kilka dobrych rad. Cole? Ja pierdolę, nie wierzę. O shit! Ej, nie wiedziałem, że tu jest taki spadek. Dobra, teraz muszę znaleźć jakieś mięso. Jeleń, niedźwiedź, wilk. A chuj, obojętnie. Aha, jakiekolwiek mięso, dobra. Chyba tylko, że szkadłem.
Aha, jak miło. Obóz jest wdzięczny za wsparcie, proszę bardzo. No dobra, spróbuję jeszcze raz tam przejechać jakoś inteligentnie. Nie wiem, czy ja mogę tylko tam przeskoczyć w ten sposób? W ogóle, czy ja dam radę tak przeskoczyć? To jest jeszcze kolejna sprawa. Ej, no nie ma opcji! Au, 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 au. No jak ja mam się tam dostać niby? Co? Chyba, że tędy. Damy radę tędy się gdzieś wspiąć? Nie, no nic z tych rzeczy. Ej, nie wiem jak się dostać do tej kryjówki Niro. Znaczy, no, bazy wypadowej. Zwał jak zwał. No fajnie byłoby tam jakoś dotrzeć, tylko przecież powspinać to się chyba nie dam rady, aż sobie sprawdzę. Możesz tutaj się gdzieś wspiąć? Oto? Nie, no nie ma takiej w ogóle możliwości. Kurczę, znowu coś co wydaje się być proste, a ja nie umiem znaleźć tutaj. No, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. 55% paliwa, no dobra, tyle to wystarczy. W ogóle zapoluj na zwierzęta, to jest takie... tutaj kończy się na mięso, tutaj jest to zadanie, dobra. Zajmiemy się nim. No, ale w pierwszej kolejności to my znajdźmy jakąś... normalną ścieżkę prowadzącą tutaj, przecież tam nie przeskoczę. O co chodzi? Mam się tam dostać? Nie wiem, albo naprawdę trzeba zrobić jakiś mega rozpęd. O Jezu, kołopręd znowu zaczyna. Jeszcze raz się rozpędzimy, ludzie, zobaczymy i posłuchajmy sobie go. W naszej dumie mamy globalny dumnik. Zamiast mieć najlepsze produkty z całego świata, dostawaliśmy najgorszy szajs wytwarzany przez tanią zagraniczną siłę roboczą. W ciągu ostatnich 50 lat robiło się rzeczy. Zawsze trzeba było mieć nowy samochód, nowy telefon, nowe to i tamto. A wszystko po to, by nakarmić bestię komercjalizmu. Chcesz mieć coś, co przetrwa lata? Nie możesz szukać za granicą. Nie. Potrzebujesz prawdziwych, pracowitych Amerykanów, Steve. Kiedy my coś tworzymy, to wytrzyma próbę czasu. A te ręce, które budowały ten kraj, zniosą wszystko, co rzuci przeciwko nam nowy świat. Być może nasze drogi są powikłane, ale jednocześnie są niezniszczalne. Tak samo jak... Jasna cholera, dobra. To se pogadaliśmy, nie ma co. Wyglądają na zniszczone. Ale hej, jak... No przeładuj ten broni. Jezu, trafamy do mnie jeszcze ten. To jeszcze więcej, oraz więcej. Dobra. Jejku, chyba aktywowała mi się misja z tym polowaniem, a przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, teraz muszę tylko go oprawić. Tak, to chyba o to chodzi. One miały się tutaj to pojawić, się po prostu w tej okolicy. Dobra, kończy się na mięso. A, widzicie, 2 na 5. No teraz to żałuję, że sprzedawałem te niektóre mięso, bo wtedy to kto wie, może w ogóle by mi się to nawet nie wyświetlało. Tylko mielibyśmy to od razu wykonane. A wydaje mi się, że do tej placówki Niro to niestety, jeżeli nie mamy... Serio, nie mogę tego tworzyć? Dobra, bandaże mogę tworzyć, to zawsze coś. Potwórzmy sobie trochę. Ale do tej kryjówki to chyba możemy dostać się... O, oregońskie... pomysło? Co? Czy pomysłowość jakaś pewnie. Fajna te sprawy. Dobra. Kogoś mi tam wykryło. Ej, czy to są wilki? O nie, to nie są wilki. Co ciekawe, to nie są wilki, moi drodzy. To jest znowu ten. Nice shot. No nieźle, tylko tym mięsem to my się nie najemy. Z czymś takim zresztą byśmy nie jedli nawet czegoś takiego. Dobra, 1 kilometr. Czy to mi już znajduje... Aha, to kończy się na mięso, w ogóle przekierowuje mnie w to miejsce. No dobra. To nie jest najlepszy moment, żeby mi się... Tak mi się wydaje, żeby tutaj poszukiwać. Nie, no to chyba chodzi ogólnie o to, żeby gdzieś tu szukać tego mięsa. 200 metrów. Dobra, przejdziemy kawałeczek tym. W ogóle się podlecz tymi bandażami. Bandaże też nie są znowu jakieś takie katastrofalne i żeby, wiecie, no nie używać. Dobra, nie mogę naprawić go, czy muszę go najpierw podnieść? Dobra, spróbuj go troszkę naprawić. No jednak się nieco z niego kopci. Ej, mogę czy nie mogę? Dobra, mogę naprawić, już się bałem, że nie da się. Dobra, mamy to. Dobra, dobra. Mało tego mięsa nam brakuje, więc fajnie byłoby mieć to z głowy, ale wydaje mi się, żeby się tam dostać, to mówię wam. O nie, jest noc teraz już taka kompletna, no chyba powinienem stąd zwiewać. Olać to zupełnie i zdobyć to mięso jakoś, wiecie, jak tylko będzie możliwość. Ojej. Aha, ktoś jest uwięziony. Ej, no to spróbujemy. No nie będę takim dupkiem, żeby nie próbować w ogóle pomóc. Okej, ładnie. Ojojoj, czyżbym słyszał... Owszem. Dobra. Nie. Ej, one robią nawet ciekawe uniki czasami. Oj, nie wyszło mi. Nie wyszedł mi jeden dobry strzał. Dobra, pomóżmy mu. Kurczę, no nie będę taki, że wiecie, znowu opuszczę gościa w potrzebie. No co jest, stary, co jest? Zaraz cię stamtąd wyciągnę. Chcesz tutaj umrzeć? Słuchaj, jest taki obóz. Nie, gdzie? Pójdę.
Hot Springs 200 albo obóz Copelanda. Aha, do Hot Springs, no tak, tam dostaje pieniądze za to, ale nie, wiecie co, wolę zdobyć zaufanie i mniej hajsu. Wyślę go do obozu Copelanda, zresztą jest bliżej. Peaceful Lake, Mark Copeland, tam jest bezpiecznie. O mój Boże, strasznie ci dziękuję. Myślałem, że się tam przekręcę. Powiedz, że to był Deacon, będą wiedzieć. Po prostu biegnij i trzymaj się z dala od dróg. Dokładnie, biegnij, trzymaj się z dala od dróg i tyle. Jejku, zrobiłem dzisiaj, mam wrażenie, bardzo dużo rzeczy, a jeszcze, kurczę, spróbujemy zdobyć to mięso. Ojejku, no daleka droga przed nami. Aha, widzę, że was jeszcze więcej, zamiast mniej, to ciągle więcej wszystkich. O, nowy punkt umiejętności nawet wbiliśmy. Nie no, to teraz już mogę powiedzieć, że zrobiłem absolutnie wszystko. Dobra. To może nie, może inwestujemy dalej w broń, bo teraz mam odblokowane te nowe zdolności i zwiększę obrażenie zadane, a nie no, to z kuszą to może nie na razie. Dobra, to przeładowywanie broni, kiedy biegniemy, myślę, że warto w to iść. W biegu, opanowano, świetnie. Przydatne, przydatne. I teraz tak spaść stąd, żeby się nie zabić. Jejku, ciężka sprawa. Ja nie wiem, czy ja muszę dokładnie szukać tego mięsa w tym miejscu, czy to jest po prostu tak, wiecie, opcjonalne. Znajdź mięso i... a nuż tam się coś pojawi. Czy to może być tylko, wiecie, tylko tutaj się coś zespawnuje. Zaraz się przekonamy. Czy tutaj coś jest właściwie? Wątpię. Czy to będzie kolejny jakiś wielki spadek? Kozioł, o, widzicie. Czemu ja to rozwaliłem? Czy to coś zmieniło? Nie wiem. Dobra, przeładuj. Spróbujemy zabić tego jelenia. Czy się uda, czy się nie uda, to już... Ej, przecież mamy snajperkę, co ja tutaj kombinuję? Ej, w sumie to mam... Dobra. No, druga jest tak właściwie. O. Cholera, nie trafiłem. Ten jeden to padł w ogóle? Kurcze, nie, no nie dam rady trafić, nie dam rady. Jeszcze w ogóle strzelałem z góry już, nie wiem, przy lepszym pomysłem nie byłoby... nie byłoby, wiecie co, dostać się jednak tam od domu. Gdzie tu jest jakieś przejście? Masakra. Tak, idę. No, zbieraj roślinki. Szczawiór alpejski, okej. Nie no, przecież czy tam nie ma żadnego możliwego fajnego przejścia? Ej, tu są tak czasami te góry zmajstrowane, powiem wam, że aż mi się chce płakać. Nie wiem po prostu, którędy przejść. Jak tam dostać się? Tak najbezpieczniej. Nie no, no mam wrażenie, że chyba jedyny dobry pomysł to spaść stąd i jolo. Jak się dostanę do motocykla potem? Nikt tego nie wie. Ale spróbujemy. Dobra, słuchajcie, raz się żyje. Jezu, no raz się żyje. No próbujemy, tak? Nie wrócę stąd, to nie wrócę. Muszę się przyjrzeć dokładniej. Dobra, przeżyłem jakimś cudem. Wow, jest to niesamowite, ale udało się. Ej, dobra, bo ja tutaj strzeliłem w jednego i... Co my tu mamy? Aha, nie padł, kurczę. Ha, wciąż sobie radzę. No, wciąż sobie radzisz, tylko dlaczego nagle nie mam tego? Aha, sarniak, super. A tamten jeleń szaleje. Nie no, powiem wam, że w ogóle strzeliłem w jednego, ale nie wiem, czy on padł, czy on nie padł. Jak tak patrzę, to nie widzę. Okej, okay, w ogóle mogę przeładować. Jezu, ten jeleń tak szaleje, że no, trafienie go to jest wręcz... Oho, jeszcze nie trafiłem. Tylko ja tak potrafię. Zaraz się tutaj zgromadzą wszystkie zombiaki chyba, jakie są tylko w okolicy. Nie, wiecie co? Dobra. Zrobię to zupełnie nie po myśliwsku. Chodź tutaj! To ciebie muszę ustrzelić. O kurczę. Ej, dobra, jest tutaj trochę tego. Dobra, jeden padł na pewno. Nie! Ty wytrzymałeś się, bańcu. Dobra, jeszcze jeden. No, przepraszam, że dokonuję takiej masakry na jelonkach. No nie chciałbym tego normalnie, ale no tutaj nie mamy innego wyjścia dosłownie. Dobra, no nie do końca to wyszło tak jak trzeba. No, to nie były czyste strzały i nie jestem z tego absolutnie dumny, no ale no dobra. Ważne, że mamy jednak. Cel będzie zrealizowany. O, tutaj są aż dużo. Dobra, jeden więcej. Co to jest jeszcze? A, bo to jest możliwość tropienia się włącza wtedy. Dobra, wtedy się włącza po prostu możliwość tropienia. Dobra, nie interesuje mnie to. Po prostu zdobądźmy to i pewnie będę musiał się udać do Buzara i... Tak, świeże mięso, no już mam wszystko. Ale lepiej zawsze mieć więcej. Okej. Jak widać, znalazłem wszystko, co ciekawe. No nie, znowu on. Dorastałem w tych lasach. Dziadek nauczył mnie wszystkiego o polowaniu. Zabawne, że ta wiedza sprawdza się w świecie, którego by nie przewidział. Mój pierwszy domek na drzewie był też amboną na jelenie. Waga wysokości zapewnia celność i bezpieczeństwo. Wtedy ustrzeliłem z góry swoją pierwszą łanię. Dzisiaj mam obóz w drzewach.
chcesz przetrwać i masz coś do zaoferowania, zapraszam do mnie. Przygarniemy cię. Dziadek nauczył mnie też, że żeby ustrzelić łanie, czasem potrzebna jest zasadzka. Ukryj się tam, gdzie muszą przyjść. Na przykład przy wodopoju. Się równie łatwo co łowcą można stać się zwierzęta, więc trzeba uważać, dając się tam, gdzie musi bywać. Dziadek zawsze powtarzał też, że dobra pułapka to najszybsza droga do posiłku. Rozstaw sidła przy drzewie, a coś może już na ciebie czekać, kiedy znów tam zajrzysz. Tylko ostrożnie. Bez głowy wąż wciąż może ukąsić. Zwłaszcza jeśli tak naprawdę nie jest martwy. Mówię wam, mój dziadek przeżyłby nas wszystkich. Tu Mark Copeland z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwo. No, naprawdę świetnie, Cope. A więc ty i twój dziadunio rozstawialiście pułapki, a potem ze staruszkiem wykładaliście lizawki. Tak, bardzo to uczciwe. A chyba te bzdury nie mają już teraz żadnego... Dokładnie, szczególnie, że wiecie, zostawianie sideł to wcale nie jest podejście myśliwskie, to jest wręcz nielegalne, więc no nie masz czym się chwalić, mój drogi kolego. Dobra, mogę sobie jeszcze chociaż trochę naprawić tę maczetę. Dobra, słuchajcie, dzisiaj zrobiłem aż nadto wiele zadań, po prostu dzisiaj jak lecieliśmy z zadaniami, to jak szaleni. No i teraz musimy, po pierwsze udam się tutaj, zawiozę Boozerowi mięso, niech się lepiej czuje, a potem zajmiemy się O'Brienem, ale kochani, to tyle na dzisiaj. Podobało się? Mam nadzieję, że tak, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, kolejny odcinek już wkrótce. Ale to tyle, tak więc do kolejnego, cześć i czołem i na razie. Hej!